Witam w świecie Dacia. Dzień dobry, nazywam się Mariusz Rata i po drugiej stronie kamery Maciej Kukiełka. Jesteśmy doradcami handlowymi w firmie Carrara, autoryzowanym w salonie sprzedaży samochodów Dacia. W dzisiejszym odcinku przedstawię prawdziwą perełkę sprzedaży. Coś niespotykanego, coś bardzo rzadkiego. Zapraszam. Oto ona, perełka sprzedaży Dacia Sandero wersja Access silnik 1.0 75 koni benzyna. Zdziwieni, że to jest perełka sprzedaży? Owszem jest. Co jest tutaj fajnego? Ten samochód kosztuje 31 900 zł. Nowy samochód z 3-letnią pełną gwarancją, z 3-letnim asystansem. 31 900. I to nie jedyna jego zaleta. Drugą zaletą Dacia Sandero w wersji Access jest silnik. 1.0 75 koni, średnie spalanie na poziomie 5,5-6 litra. Typowo miejskie auto, szalenie ekonomiczne. Drugi plus. Trzeci plus. Jest to samochód praktycznie nic nie mający. Nie ma klimatyzacji, nie ma nawigacji, pogrzebanych foteli, nie ma radia, nie ma nawet centralnego zamka. Czy to może być plus? Owszem. Nie ma naładowanej elektroniki. Nie ma przerostu technologii. W wielu autach, w nowoczesnych autach, w popularnych autach mamy do dyspozycji pełen wachlarz technologii. Tutaj mamy podstawowe wyposażenie, wspomaganie ABS, ESP, cztery poduszki powietrzne. Jaka jest zaleta? Nie ma się co psuć. Ok, a teraz troszkę poważniej. Dacia Sandero jest samochodem segmentu B, czyli auto typowo miejskie, pięcioosobowe, ale oczywiście najwygodniej będą jechały cztery osoby. Proszę mi wierzyć, cztery osoby mojego wzrostu jadą tam bardzo, bardzo wygodnie. Tylna kanapa, miejsca z przodu oferują naprawdę przyzwoitą przestrzeń. Ok, spójrzcie. Pozycja za kierownicą, wyprostowane ramiona, zgięte nogi, przestrzeń nad głową, przestrzeń w prawo, zimny łokieć, ponad 1,90 m wzrostu, siedzę całkiem wygodnie. Ok, jesteśmy z tyłu samochodu, prezentacja bagażnika. 320 litrów, dużo to czy mało, przeliczmy to na walizki. Możemy tutaj włożyć trzy walizki. Jeden wózek albo jeden wózek i dwie walizki dziecięce. Całkiem nieźle jak na auto, które ma długość 4 metry i niecałe 7 cm. Cztery osoby, bagażnik, wypad wycieczkowy, grillowy. Myślę, że to całkiem fajny wynik. Coś, co najbardziej przekonuje mnie do tego samochodu, silnik 1.0 75 koni benzyna bez turbiny, szalenie ekonomiczny. Przed chwilą przeczytałem w materiałach producenta, że minimalne osiągi, jakie zdołało to auto wypracować, to jest 4,6 litra, czyli nawet mniej niż mówiłem na początku. Bardzo fajny silnik, wcale nie jeździ jak taczka, jak kosiarka, całkiem dobra dynamika jazdy. Zdecydowanie polecam. I w ten sposób doszliśmy do końca naszej krótkiej prezentacji. Podsumujmy ją. Tanie auto, 31 900 zł. Najtańszy nowy samochód na rynku w segmencie B. Bezkonkurencyjny, całkiem przestronny. Gwarancja, 3-letnia gwarancja z limitem 100 000 km. Docenią ci, co korzystali z napraw gwarancyjnych. Asystans Daci, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, szybka naprawa na drodze lub dowóz do autoryzowanego serwisu. Prostota konstrukcji. O szczegóły oferty zapraszam do nas, Carrara Dacia Lublin Lubawska 1. Zapraszam na nasze strony internetowe www.dacia-lublin.pl. Oczywiście na portalach ogłoszeniowych pełna oferta, na Facebooku, na YouTubie. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.